Sportowy wieczór, trzecia seria. Odpalamy tę rakietę. Program TVP Sport w całości poświęcony sportom zimowym. Program, w którym duży nacisk, co naturalne, co nas żywo interesuje, kładziemy na skoki narciarskie. Przecież za nami drugi weekend Pucharu Świata. Weekend wrócę. Marcin Rams, dobry wieczór. Razem ze mną Stanisław Snopek i Mateusz Leleń, komentatorzy TVP Sport. Dobry wieczór, panowie. Wieczór, dobry wieczór. Zanim oddam wam głos, pozwolicie, na tych kilkanaście sekund pozwolę sobie przedstawić tablicę ogłoszeń. Już taką tradycyjną. Drugi raz tablicę ogłoszeń. I naturalnie zaczepiamy państwa tutaj ze studia w Warszawie. Hashtag skokoholicy albo hashtag skokoholicy. Chyba po polsku by było lepiej z akcentem, prawda? Zgodzicie się? Skokoholicy. W ten sposób możecie państwo komunikować się z nami poprzez media społecznościowe, za pośrednictwem Twittera. Na przykład można zadawać pytania naszym ekspertom, można zadawać pytania naszym reporterom, którzy są na miejscu. Wrócę, a są nimi. Możemy się na chwilę połączyć z naszymi ludźmi dzielnymi, trwającymi na tym mrozie. O, są Filip Czyszanowski i Michał Chmielewski. Tak, im także można zadawać pytania, ich także można zaczepiać. Jako że jesteśmy rozrywkowe chłopaki, proponujemy państwu taką zabawę. W zeszłym tygodniu wybieraliśmy bohatera weekendu, a teraz paradoksalnie dla odmiany wybieramy pechowca weekendu i chcemy państwu przedstawić trzy kandydatury. Oto one. Ryoyu Kobayashi, zwycięzca z soboty, dziś z pozytywnym testem covidowym. Halvor Egner Granerud nie przebrnął przez kwalifikacje w Ruce. Kamil Stoch, ósmy wczoraj, dzisiaj poza finałową serią. Hashtag skokoholicy i obok kandydatura, w ten sposób to robimy. Można wygrać nasz szacunek i oddanie tej redakcji. Coś, z czym ja nie miałem związków przez ostatnie lata, ale jest o co grać w każdym razie. Panowie, jesteśmy po niedzielnym konkursie Wrócę. Zwycięzcą tej rywalizacji Słoweniec Andrzej Laniszek. Nas co nieco boli to, że Kamila Stocha i Dawida Kubackiego nie zobaczyliśmy w serii finałowej. Czekamy na przebudzenie naszych skoczków. Dane nam będzie poczekać przynajmniej do Wisły. No, przynajmniej do Wisły. Generalnie ja zwrócę uwagę na to, że 5 lat temu zaczęła się w naszych skokach era Stefana Horngachera, potem Michala Doleżala, który od Horngachera przez lata się uczył. No i dziś mamy konkurs tak słaby, że trzeba się cofnąć jeszcze za tą erę, do ostatniego sezonu Łukasza Kruczka. 12 punktów tylko dzisiaj nasi zdobyli. No niestety to były role absolutnie drugoplanowe. Szacunek dla Andrzeja Laniszka, że nie zamarzł, że skoczył, że wygrał. No właśnie, mimo tego, że czekał na ten swój finałowy skok, wytrzymał to, po mistrzowsku zniósł tę presję. No tak, pogoda w Kusamo znowu dała znać o sobie. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj ta druga seria ciągnęła się bardzo długo. Warunki nie pozwalały, aby zachować płynność konkursu i rzeczywiście i ciężko się to oglądało, ale przede wszystkim w trudnej sytuacji byli skoczkowie, bo przecież minus 18 stopni, czy pod koniec zawodów nawet minus 20, a oni tam na górze czekali nieraz 5-6 minut na oddanie swojego skoku. To nie jest na pewno komfortowa sytuacja. Najzimniejsze konkursy Pucharu Świata w XXI wieku, podobno. Możemy mieć z tym do czynienia. Sobota na pewno była najzimniejsza. Przypomnijmy jej wydarzenia, proszę. Drugi przystanek na trasie Pucharu Świata w skokach narciarskich, Ruka nieopodal Kusamo. W tej części Finlandii już piękna zima z mrozami dochodzącymi w nocy do 20 stopni. Skocznia Ruka Tunturi to jeden z największych tego typu obiektów o punkcie K, usytuowanym wprawdzie na 120 metrze, ale rozmiarze aż 142 metry. Piątkowe kwalifikacje wygrał z dużą przewagą Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków, 24. Kamil Stoch. W konkursie także stękała, żyła, wolny, Kubacki i zniszczą. Bez awansu 52. hula i co było największą niespodzianką, Granerud. Rusza pierwszy z Polaków, Jakub Wolny. On marzył o tym, aby zdobyć tutaj pierwsze punkty Pucharu Świata w tym sezonie, ale skok bardzo nieudany, jedynie 95,5 metra. Aleksander zniszczą, skorzystał na tym, że Granerud nie awansował, by jako 50 wszedł do konkursu. 118 metrów, trochę lepiej, ale 37 lokata. Nadzieje na powtórkę z Niżnego Tagiłu, gdzie wszedł do 30, miał Andrzej Stękała. Walczył w swoim skoku o odległość, ale ostatecznie 119 metrów nie dało drugiej serii. Piotr Żyła, jak zawsze dynamiczny, odległościowo nieźle, 131 metrów, ale lądowanie bez telemarku z zachwianiem, strata 6 punktów i 24 lokata na półmetku rywalizacji. Martwiliśmy się w ten weekend o Dawida Kubackiego, bo wróciły stare nawyki. Wysoko nad zeskokiem, ale brakuje prędkości. Na dole skoczni 124 metry, brak awansu. I ostatni z Polaków w pierwszej serii, Kamil Stoch. Ładny stylowo skok, 56 punktów za styl, jak zawsze u Kamila. 134 metry, niezła odległość, ale Kamil nie był zadowolony i usatysfakcjonowany tym 13. miejscem.
rusza Andrzej Laniszek, lider zespołu słoweńskiego. Bardzo dobrze czuje się w Ruce i to widać w tym skoku. Piękny lot, 141 metrów. I to mimo obniżonego rozbiegu, bo ostatnia ósemka skakała już z 13 platformy. Ryoyu Kobayashi. Świetny w kwalifikacjach, tym razem nieco krócej, 138,5 metra, za mało, aby wyprzedzić Słoweńca. Jest drugi. Widzimy wyniki po pierwszej serii. Laniszek o 1,4 przed Kobayashim. Dwóch Polaków w drugiej rundzie, Kamil Stoch i Piotr Żyła. I to właśnie pierwszy z nich, Piotr Żyła, 17 belka. Akurat był w grupie 6 zawodników, którzy skakali z podwyższonego rozbiegu. 120,5 metra, ale wielu zawodników miały problemy z odległością. Dodatkowo bez telemarku, sporo odjętych punktów. Kamil Stoch, 15 belka startowa, druga seria. Skok niezły, choć spóźniony, ale 128 metrów pozwoli Polakowi awansować w tych zawodach. Widzimy wciąż te problemy ze spóźnieniem na progu, ale niezły występ Kamila. Lider Pucharu Świata Karl Geiger po pierwszej serii dopiero ósmy, 132,5 metra. W tym drugim oglądanym skoku 129 i awans na piątą lokatę. Ale to nie Geiger był najlepszym Niemcem w sobotę, bo oto Markus Eisenbichler. Trudne warunki wieczne w tym skoku, ale Niemiec naprawdę dobrze dysponowany, 132 metry. Ryoyu Kobayashi drugi na półmetku, ale ten drugi skok rewelacyjny, 143 metry, największa odległość tych zawodów. Jedna dwudziestka, choć zasługiwał chyba na pięć, no i pewna wygrana w tych zawodach. A my już widzimy lidera po pierwszej serii, Andrzej Laniszek. On próbował odpowiedzieć Kobayashiemu, nisko nad ze skokiem, ale Słoweniec czuje się dobrze w Ruce. 140 metrów, nie starczyło na Japończyka, ale drugie miejsce. Tak, dwa świetne skoki Laniszka, jak niegdyś w Zakopanym, ale ciągle bez wygranej w Pucharze Świata. Eisenbichler na miejscu trzecim, ósmy Kamil Stoch, 23 Piotr Żyła. Liderem Pucharu Świata pozostał piąty w sobotę Karl Geiger. Wiem, że jestem w dobrej formie i ten próbny skok mnie tylko w tym utwierdził. Natomiast kompletnie nie wiem, co się dzieje później w zawodach, bo... Nawet się też nie chcę tłumaczyć, bo ja nie psuję tych skoków. To nie są po prostu złe skoki, one są tylko spóźnione. Pierwszy, no to okej, no mogłem wylądować lepiej, bo fajnie leciałem i było okej. A drugi, no to się wydawał fajny, wyleciałem wysoko, że o, poleci. Jakby mi ktoś, nie wiem, plecak ze skałami na plecy dał. Tak, tak było w sobotę. Przenieśmy się do Ruki, tam są Filip Czyszanowski i Michał Chmielewski. W sobotę było minus 18 stopni. Panowie, pytanie o dzisiejsze warunki, jak to znosili skoczkowie, w jaki sposób utrzymywali się w gorącości. No i jak wy sobie radzicie? Widzimy, że się ruszacie, czyli jest dobrze. To jest znak, który nas uspokaja zdecydowanie. Tak, generalnie się ruszamy, jeszcze nie jesteśmy takie lodowe muzeum figur woskowych, to nie. Jak się rozgrzewają skoczkowie? No tak z nóżki na nóżkę przetupują, ale jako ciekawostkę podam, że Piotr Żyła, tutaj jest jeziorko o rzut kamieniem i Piotr Żyła po dzisiejszym konkursie poszedł się przekąpać. Poszedł faktycznie się przekąpać przy minus, nie wiem, 18 stopniach Celsjusza. Chciałbyś, no. Wszyscy byśmy chcieli, żeby było tutaj minus 18, ale jest zdecydowanie chłodniej. Dzisiaj rano nasi biegacze, którzy mieszkają w hotelu za kamerą, mają tutaj taki termometr i proszę sobie wyobrazić, że było na nim, na słupku rtęci, minus 28, a zawody Pucharu Świata w biegach mogą się odbywać od minus 20 i to wywołało wielką lawinę spekulacji, czy w ogóle te zawody dzisiaj się odbędą. Zresztą Piotrek nie był teraz jedynym, który się kąpał, był to też Tomisław Tajner. To możemy też skoczymy, ale to po wejściu. Dobrze, najzimniejsze, drugie najzimniejsze zawody Pucharu Świata w XXI wieku, Adam Buchholz pisał, po Lacht 2001, jakieś absolutne pandemonium. I to rzeczywiście było czuć, zresztą czujemy to na skórze, no mamy po dwie pary rękawiczek, kilka par skarpetek, to samo zawodnicy powtarzają, zresztą Andrzej Laniszek, który dzisiaj musiał czekać na szczycie skoczni, na swoją kolej, trochę się przypomina Pjongczang i Simon Amman okrywany kocem przez Sepa Gracera. To są zawody, które są ekstremalnie trudne i to trzeba jasno powiedzieć, to też zawodnicy podkreślają. Trudno nam było, jest tutaj fantastycznie, ślicznie, pięknie, ale do obsługi, także do startowania były to zawody bardzo, bardzo trudne. Panowie, szczerze wam współczujemy, co zrobić, no ale chciało się w delegację, no to trzeba sobie jakoś z tymi warunkami radzić. Ryoyu Kobayashi, wczorajszy zwycięzca, dzisiaj niedopuszczony do rywalizacji, pozytywny wynik testu covidowego. Wiemy już, tak? To jest potwierdzone, że nie zobaczymy Japończyka w Wiśle?
Tak, to prawda, nie zobaczymy Japończyka. Wisze to jest w ogóle dziwna historia, chwilami zabawna, tragikokomedia z Ryoyu Kobayashim, bo FIS nie wymagał absolutnie tych testów. Japończycy sami się dzisiaj przetestowali, ich paszporty covidowe nie działają w Europie, ale gdyby to na przykład zrobili dzisiaj, a nie wczoraj, to taki Ryoyu Kobayashi mógłby startować w konkursie. No bo też chodzi o to, żeby sztab wiedział, w którym momencie się przetestować na wypadek jakiegoś dziwnego przypadku. Japończycy absolutnie wzięli pod uwagę, że nic złego się stać nie może, a tu bach, PCR. Oni wystawili właściwie swojego najmocniejszego zawodnika. Tutaj krążyły takie żarty, że Ryoyu jest taki mocny, że pokażemy, że można wygrać kryształową kulę, także nie startując we wszystkich konkursach, bo przypomnijmy, że kombinezon też, który nie był najlepszy, nie pozwolił mu wystartować w Niżnym Tagile, ale rozmawiałem z Richardem Schalertem, który jest na obozie, to jest klubowy trener w tej chwili Ryoyu Kobayashiego. Oni są na obozie w Rovaniemi, tam jest m.in. Noriaki Kasai. Zapytałem o kilka kwestii, m.in. o to, czy w takim trybie last minute dałoby się zawezwać tutaj Noriakiego na przykład, żeby wystartował. On powiedział, że absolutnie u Japończyków takie rzeczy nie wchodzą w grę. Nie musi być wszystko na kwartał do przodu wypisane w Excelu i rzeczywiście trochę tak było. No są źli, są ekstremalnie źli, tak Richard dał do zrozumienia, natomiast Ryoyu tutaj zostaje. Zostaje na 10 dni. Pytaliśmy się Sandro Pertile, szefa Pucharu Świata, czy można było przeprowadzić drugi test PCR. On powiedział, nie, władze Finlandii czegoś takiego nie biorą pod uwagę. Ryoyu sam w pokoju robił sobie testy, antygeny i wyszły mu negatywne. Tak więc no, dziwna historia, współczujemy Ryoyu. Dobrze, patrzymy na skrót niedzielnych zawodów. Konkurs niedzielny, poprzedzony kwalifikacjami, do których, jak wiemy, nie przystąpił Ryoyu Kobayashi. No ale także słabe wyniki wyeliminowały po raz drugi z rzędu Halvora Egnera Graneruda. Poza konkursem także Andrzej Stękała, 54. w kwalifikacjach, i Stefan Hula, 59. W konkursie niedzielnym mieliśmy więc piątkę biało-czerwonych. Tak, a wspomniane kwalifikacje wygrał Karl Geiger. To już natomiast Jakub Wolny. On jako pierwszy z Polaków rywalizował w zawodach. No i bardzo ładny skok. 130 metrów. To dla niego była walka o pierwsze punkty w tym sezonie. A to już Aleksander zniszczył. 15 platforma startowa. Lekki wiatr pod narty. Niezły skok Olka. 125 metrów. Wczoraj wystarczyłoby to do awansu do serii finałowej, ale nie dzisiaj. W pierwszej serii niedzielnych zawodów trzeba było skakać za 130 metr. Dawid Kubacki, charakterystyczne w tym sezonie problemy w locie, kiepskie lądowanie, 125,5 metra i nie było drugiej serii dla Dawida. A to już Piotr Żyła, wczoraj nieźle jeśli chodzi o odległość, ale kiepskie lądowanie bez telemarku, więc dzisiaj mocno skoncentrowany na tym elemencie i była i odległość 140 metrów i tutaj dobre lądowanie. Piotr Żyła po swoim skoku prowadził, ostatecznie pierwsza seria skończył na 9. miejscu. W międzyczasie pogorszyły się warunki i pecha do wiatru miał m.in. Kamil Stoch. No niewiele mógł zrobić, 121,5 metra, sam skok pewnie też idealny nie był, ale Kamila nie było w drugiej serii. Numer 66 już w powietrzu to Markus Eisenbichler. Niemal bezwiecznie podczas jego skoku, 14 platforma, obniżony wcześniej rozbieg, 145 metrów, fantastyczny skok Niemca. A to już być może jeden z najlepszych skoków sezonu, Andrzej Laniszek, fantastycznie trafiona próba, 147 metrów, potężna nota, 170,1. Na półmetku Laniszek przed Eisenbichlerem, duża przewaga tej dwójki nad Ceneprewcem i czwartym Geigerem. Dwóch Polaków w serii finałowej, 9 Piotr Żyła, 28 Jakub Wolny. Mało rzeczy w tym sezonie jest pewnych, ale akurat w każdym konkursie dwóch Polaków. Niestety tylko dwóch w drugiej serii. To Jakub Wolny i jego próba. Trafił na dobre warunki, wykorzystał je, 132 metry, pierwsze w sezonie punkty. Kiepskie warunki w pierwszym skoku miał oglądany Stefan Kraft, ale ta druga próba, 138,5 metra, wywindowała go bardzo wysoko. Ostatecznie ukończył ten konkurs w czołowej dziesiątce. Duże wahania, ostatecznie tylko 112 metrów. Kolejny zawodnik w powietrzu. Markus Eisenbichler. No i to jest skok Eisenbichlera na 135,5 metra. W tym momencie przegrywał z Geigerem. No właśnie, a Geigera tutaj oglądamy. Długo czekał, ale to jest prawdziwy killer. I on to udowodnił w tym skoku. 142,5 metra. Gest radości. No i
kończy tę serię i zarazem cały konkurs. Andrzej Laniszek długo czekał na ten swój skok Słoweniec, ale wytrzymał tę próbę nerwów. Wygrał tutaj z zimnem, no i brawa od Niemców, którzy zajęli dzisiaj drugie i trzecie miejsce na podium. Laniszek 135 metrów wystarczyło do wygranej, 311,9 punktu. Karl Geiger drugi, Eisenbichler po raz drugi w tym weekendzie na trzecim stopniu podium. Polacy bardzo daleko, najgorszy nasz konkurs w tym sezonie, 23 Jakub Wolny, 27 Piotr Żyła, pozostali poza 30. A to Andrzej Laniszek na podium. On długo czekał. 5 razy w karierze był na miejscu drugim. No a dzisiaj też długo przecież musiał tam na górze wyczekiwać. Kilka minut na tym mrozie dwudziestokilkustopniowym. No jeśli się przełamywać, jeśli wygrywać, to w takich okolicznościach. On teraz będzie mocniejszy. A to byli Stanisław Snopek i Mateusz Leleń na żywo tutaj z tego studia tu i teraz. Panowie, jesteście kompletni. Gratuluję. To wielki, wielki zaszczyt być tutaj z wami i móc... być poniekąd pośrednikiem, no bo mamy pierwsze pytanie od naszych widzów. Naturalnie zostało ono wywołane sytuacją covidową i sytuacją Ryoyu Kobayashiego. Za chwilę, mam nadzieję, zobaczymy to na ekranie, ale ja już wiem, ja potrafię antycypować, uprzedzam fakty. Czy COVID torpeduje w tym sezonie rywalizację w Pucharze Świata? Pierwsze symptomy tego są, Staszku. Nie no, miejmy nadzieję, że nie. Już w poprzednim sezonie właściwie cały czas toczyła się też walka z COVID-em, z tymi testami. Austriacy bardzo szybko, bo już po konkursie w Wiśle zostali pozytywni, nie mogli wystartować w kolejnych zawodach w Niżnym Tagile. Tam pojechała austriacka kadra B. Pewnie w tym sezonie też na razie są to pojedyncze przypadki, prawda? Klemens Murańka, teraz Ryoyu Kobayashi, gdzieś tam w sztabie drużyny niemieckiej wykryto koronawirus, wykryto COVID. Chociaż w sytuacji, kiedy zawodnicy są zaszczepieni, kiedy są właściwie testowani, no nie ma chyba potrzeby, żeby aż tak często ich testować, tak mi się wydaje, no ale taki jest regulamin, takie są reguły. No i jeżeli ktoś zostanie z tym wynikiem pozytywnym, no to musi opuścić konkurs. Natomiast dobrze byłoby, aby dać szansę zawodnikom do częstszych tych pozytywnych, prawda, do weryfikacji, czy rzeczywiście, bo zawodnicy na ogół czują się dobrze i tak jak Ryoyu Kobayashi nie mają żadnych objawów. Jako zaszczepiony przechodzi i nie ma bezobjawowo. Tak, wyszły negatywne, także... No, coś tutaj jeszcze w tym regulaminie trzeba by dopracować, żeby nie eliminować zawodników zdrowych z rywalizacji. Z drugiej strony szalenie ważne jest utrzymywanie tej drugiej części kadry pod parą, że tak się wyrażę, czyli kadr B, no bo tam są naturalni zastępcy tych, którzy będą mieli pozytywny wynik takiego testu. No tak, choć my zawsze będziemy spoglądali głównie na tych zawodników z czołówki klasyfikacji. No ten Ryoyu dzisiaj to jest tragikomedia. Tak naprawdę Japończycy zrobili te testy. Być może one były wymagane, żeby wjechać do Polski. No ale mamy Ryoyu, który potem robi bodaj 4 testy antygenowe, pokazuje, że są negatywne. Do tego mówi, ja przecież miałem koronawirusa, ja już chorowałem, jestem zaszczepiony, próbuję startować, próbuję się wyrwać teraz z tego. Natomiast, no jak wiemy, 10 dni izolacji w Finlandii i no najpewniej tam zostanie. Coś mi mówi, że z takimi groteskowymi wydarzeniami będziemy mieli jednak do czynienia, oby jak najrzadziej. Dzisiaj najlepszym z naszych, nie najlepszym z naszych, drugim najlepszym z naszych, Piotr Żyła, 27. Posłuchajmy jego rozmowy. Rozmawia z nim Filip Czyszanowski. Szanowni Państwo, tu w Kusamo jest tak minus 16-17 stopni odczuwalne, a przed momentem, nie wiem czy mu wierzyć, czy nie, Piotr Żyła mówi, że się tu przekąpał w pobliskim jeziorku. Prawda to czy fałsz? Tak, prawda. Ale już teraz jest dobrze. Już teraz jest dobrze? Co ci strzeliło znowu do głowy? No, ja tak mam, no. Nie wiem, nie umiem panować czasem nad tym, po prostu taka można powiedzieć. Teraz jest dobrze, no, ale to taka moja trochę ciemna strona głowy, psychiki i tak właśnie, nie wiem, no tak po skoku, no tak, nie wiem, no spodziewałem się czegoś innego. Skok był fatalny. Tam mi jeszcze trochę zdmuchło, ale to nie, ja po prostu pozycji nie umiem przyjąć, gdzieś tam mi skostniały palce i ten. No jak skoczyłem, no to nie wiem, tak mi namyśliło, bo tak jakby mieliśmy w planie dzisiaj iść do jeziora się kąpać. No ale obrałem sobie cel, jedno co, to idę do jeziora i muszę do jeziora iść. No i tak po prostu nożem sobie poszedł do jeziora, no i skoczyłem, no i tak trochę sobie odreagowałem. No i teraz już jest bardzo fajnie, bardzo dobrze. No dobrze, elegancko. Mówisz, że przed tym drugim skokiem ci te stopy faktycznie tam odmarzły, tak że nic nie czułeś i to też miało wpływ na skok? Znaczy, na pewno nie do końca jakoś bardzo, no bo tak by... wiadomo, no takie sytuacje się zdarzają, no bo często jest zimno, no... Także no... Tak to bywa, może nie wiem, może trochę za bardzo napięcia było, gdzieś tam mi ta krew też nie dochodziła i tak. No i tak właśnie, no
pozycji właśnie tam już później nie fajnie mi się jechało, tak już trochę ten i później wszystko poszło w ogóle, no lepiej. No ale nie, to wiadomo, no to każdy ma tak samo, także to nie był problem, a problem no tak, no można powiedzieć, no trochę jeszcze mentalnie też w sumie, no dobrze się czułem, bardzo dobrze właśnie, za dobrze chyba może to był problem. Może tak. No i dziękujemy. Piotr Żyła, idź się wejść, ogrzej chłopie. Dziękujemy serdecznie. Kiedy czujesz się za dobrze i nie idzie, wskakujesz do przerębla. Może to jest metoda. Co wy na to, panowie? Brzmi no, dobrze? Nie wiem, widzę, że nasz Filip Krzyszanowski mocno skostniały i chyba ten mróz rzeczywiście dał mu się tam we znaki. Natomiast Piotr Żyła wyglądał trochę lepiej, jeśli chodzi o walkę z temperaturą. Ale to może dlatego, że jednak Filip cały ten dzień dzisiaj spędził na powietrzu w tych niskich temperaturach. Natomiast Piotr tylko schodził na te krótkie momenty, kiedy musiał skakać. Więc mógł troszeczkę się gdzieś tam ogrzać między jednym a drugim skokiem. Inne role mieli panowie, umówmy się. Jednak sporo w biurze prasowym, bo tam catering, więc herbata, zupa. Na chwilę się pojawił. Jasna sprawa. Mamy gościa via Skype. Maciej Maciusiak, asystent trenera kadry polskich skoczków. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Tuż po zgrupowaniu Falun. Tak wstępnie zaczynając, jak było, czy wszystko, co pan sobie założył, udało się przeprowadzić? Jak wam tam w ogóle się funkcjonowało? Tak, no nie tuż, bo już wróciliśmy w czwartek, także no wszystko w porządku. To, co założyliśmy, żeby mieć kontakt ze skocznią, to się nam udało, świetne warunki. No można powiedzieć, że podróż też nawet dosyć krótka, bo bezpośrednio samolotem do Sztokholmu, tam 2,5 godzinki i 4 treningi, 2 dni skakania. Na bardzo dobrze przygotowanej skoczni. Jedyny taki może minus, że byliśmy tam po prostu sami, ale no niemniej jednak nie było się do kogoś porównać. Porównywaliśmy się do siebie, ale no niemniej jednak bardzo udane zgrupowanie. Maciek, nie wszyscy chyba wiedzą, że dzisiaj odebrałeś z lotniska Klemensa Murańkę, który wreszcie wrócił z Rosji, tam jak wiemy odbywał izolację. No powiedz, w jakiej on jest formie, jak się czuje i czy są szanse, że wystąpi w Wiśle? Na pewno wystąpi w Wiśle. No jest, no teraz już można powiedzieć, w bardzo dobrym humorze. Te pierwsze 2 dni, zaraz po otrzymaniu tego pozytywnego wyniku testu na COVID, no był załamany i tymi warunkami, gdzie się tam mieszkał, na spokojnie opowiadał. Także no, to było ciężko, ale później już jak przeszedł do tego drugiego, można powiedzieć, sanatorium, to zdecydowanie lepiej, podpieka bardzo dobra, także w humorze dobrym potrenował, noga wyświeżona, już dzisiaj śmialiśmy, że na drugą serię, tam nawet nie wie, czy... Panie Macieju, ja mam pytanie, bo w Wiśle będziemy mogli w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego wystawić maksymalną liczbę, czyli 13 zawodników. Pewnie ta 7, która startowała w Niżnym Tagile i w Kusamo, będzie miała szansę raz jeszcze skoczyć, szczególnie, że tak jak pan mówi, Klemens Murańka do tej grupy dołączy. Czy znamy już 6, która uzupełni tę 7, która startowała w Pucharze Świata, czy też jakieś jeszcze dodatkowe będą treningi w Wiśle, które o tym przesądzą? Mamy zaplanowane jeszcze 1 trening. Juniorzy będą skakać na skoczni w Wiśle bodajże od wtorku. Dwa treningi będą mieć we wtorek. My, jeśli będzie wszystko w porządku, mamy zaplanowany trening w środę i kto jeszcze na tym treningu się pojawi, będziemy dyskutować jeszcze z Michałem na pewno i resztą sztabu. No ale po tych skokach, co widzimy, także większość na pewno będzie. Panie trenerze, proszę zostać z nami. Przypominam, drodzy widzowie, że panu trenerowi możecie zadawać pytania via hashtag Skokoholicy. To są obrazki z Wisły. Wisła, no nie chcę powiedzieć, że gotowa, ale wygląda to naprawdę obiecująco. Jeszcze jesteśmy winni państwu jedną rozmowę. Rozmowę z Kamilem Stochem po dzisiejszym konkursie. Posłuchajmy, zobaczmy. Z nami Kamil Stoch. Kamil, który dzisiaj przedwcześnie opuścił Ruka Tuntur. I Kamil, ja nie chcę cię pytać o powody tego wszystkiego, bo każdy, kto oglądał zawody, miał okazję to zobaczyć i sam wyciągnąć wnioski. Chciałem cię zapytać o to, jak o takim weekendzie, czy o takim początku sezonu po prostu zapomnieć i się zresetować. No, przede wszystkim nie jest to łatwa rzecz, bo jednak no, takie konkursy czy weekendy no bolą.
bo nie jedziemy taki kawał drogi, żeby po prostu kończyć zawody na pierwszej serii. I też nie harujemy przez całe lato i później jesień, żeby właśnie tak było. Natomiast no, jakoś to trzeba przeprowadzić. Mam świadomość, że jest to dopiero początek sezonu i to trzyma mnie cały czas w dobrej nadziei. Co teraz trzeba po prostu wyciągnąć wnioski, co można poprawić, a na pewno jest co poprawiać. No i spróbować, żeby w Wiśle było już tak jak trzeba. Ty przez lata spotykałeś różne sytuacje na skoczni i te super i te mniej super. Powiedz, czy z biegiem lat łatwiej być na ziemi, nie gdzieś tam nie popadać w skrajne emocje, gdy dzieje się coś złego na skoczni? Nie, powiedziałbym, że jest tak samo, bo no nie da się po prostu wyłączyć emocji, wyłączyć myślenia i chęci po prostu zrobienia, oddawania najlepszych skoków. Zawsze chcę po prostu skakać dobrze i każdy skok poniżej moich oczekiwań no, mnie boli i denerwuje. Dlatego no, po każdym takim weekendzie jestem zły, no głównie na siebie, bo cały czas szukam u siebie, co ja mogę zrobić lepiej. Panie trenerze, z nami trener Maciej Maciusiak. Jest pytanie od naszych widzów, ale nasi widzowie jakby spoglądali na to, co dzieje się w mojej głowie, bo ja chciałem to pytanie zadać, ale dobrze, przypiszmy je naszym widzom. Na dziś, patrząc na rywalizację w Pucharze Świata i na to, jak spisują się kadrowicze, kto z pana kadry mógłby zastąpić kogoś z kadry tej pucharowej? Czy widzi pan takie możliwości teraz, czy widzi pan takie opcje aktualnie? Po pierwsze, no, pytanie może dobre, ale nie ostatnie dwa sezony mamy kadrę jedną, nie ma podzielonej kadry A, kadry B i to nie są moi zawodnicy, to jest nasza wspólna kadra, także mamy przegląd zawodników na każdym treningu i na pewno te konkursy w Wiśle też będą mieli znaczenie, kto dalej pojedzie, ale tak jak zaznaczam, nie ma podziału na kadrę A, na kadrę B. Jesteśmy wszyscy w jednym teamie i na pewno zawody pokażą, kto będzie najlepszy i na pewno tak zadecydujemy, że pojadą najlepsi na kolejne zawody. To teraz ja zadam pytanie. W październiku, w listopadzie mieliśmy tory lodowe na Wielkiej Krokwi. Wiele kadr do nas przyjeżdżało. No, sądzę, że wykorzystywaliście to, żeby troszeczkę podpatrzeć inne reprezentacje. Jak wówczas, powiedzmy miesiąc temu, wypadała nasza kadra na tle, powiedzmy, Niemców? No myślę, że było całkiem w porządku, oprócz może pierwszego treningu, gdzie mieliśmy pewne problemy. Później zostało to skorygowane i myślę, że na podobnym poziomie może Geiger czy Eisenbichler oddawali dobre próby, ale reszta była na zbliżonym poziomie i my też sami może nie panikujemy, też nam jest przykro, też teraz te dwa konkursy oglądałem w domu przed telewizją, gdzie mało się mi to zdarza, ale no niemniej jednak dla mnie to też jest bardzo przykre i ciężka sprawa, bo wiemy jak zawodnicy pracowali, jak byli nastawieni do początku sezonu i tu też nie ma żadnych wymówek, po prostu trzeba teraz wziąć się w garść i te chwile, których dużo nie ma pomiędzy konkursami, wykorzystać je jak najbardziej i przystąpić do tych konkursów w Wiśle, tych polskich już, no nie chciałbym powiedzieć z pełnym zaangażowaniem, bo tak się podchodzi do każdych konkursów, ale z taką większą pewnością i miejmy nadzieję, że ci kibice nam troszeczkę w tym pomogą, tych ciężkich dla nas czasach, można powiedzieć. I niech tak będzie, niech ta Wisła przyniesie wiele dobrego. Maciej Maciusiak, bardzo dziękujemy. Sytuacja jest dynamiczna, bo wracamy do Ruki, tam są Filip Czyszanowski, Michał Chmielewski, panowie, no wiele się działo, jeżeli chodzi o całe narciarstwo klasyczne w Ruce. Jak przebiegały rywalizacje biegaczy na przykład? No bo wiemy, że pewne perturbacje jednak nastąpiły. Marcinie, ja tutaj nie będę udawał alfy i omegi, nie śmiej się. Michał, proszę bardzo, biegacze, teraz ty, start. Maszyna ruszyła. Jeżeli chodzi o naszych biegaczy, to zaczęli sezon i to właściwie jest... To ci odkrywcza myśl. Którą można przekazać. Zaczęli chyba z całkiem wysokiego poziomu, dlatego że dwa razy punktowali Dominik Bury i Izabela Marcisz. Dzisiaj w niedzielę w punktach ta rywalizacja dzisiaj z uwagi na temperaturę w ogóle mogła się nie odbyć.
więc pomimo, że mróz, wrócę, to w tym naszym polskim biegowym kociołku całkiem przyjemnie i ciepło. Zresztą jak to wyglądało na starcie i przed startem sezonu, proszę sami zobaczcie. I weź tu się, człowieku, dogadaj. Jeden przekaz różnym językiem, bo i kadry biegaczy nasze, polskie, a trenerzy z południa i niby Słowianie, Czech i Słowak, a jednak z komunikacją różnie bywa. Tak jak w przypadku Łukasza Bauera, szefa grupy mężczyzn, który został, chociaż wiosną był bliski odejścia. Pan jest perfekcjonistą. Tak, oczywiście. Ja u was říká divák. Možná jsem divák. Když jsem byl atlet, chtěl jsem být nejlepší atlet. A że Bauer był na szczycie jako medalista olimpijski i mistrzostw świata, wie czym to się je i chciałby, żeby nasi też to zrozumieli. A podobno z tym, bez wchodzenia w szczegóły, różnie bywało. Dlatego zanim zaczął trzeci rok pracy, potrzebował wstrząsu. Chociaż z punktami z Ruki rzutem na taśmę wróci jedynie Dominik Bury. U pań w top 30 tylko Marcisz. Oboje skorzystali głównie na wycofaniu się innych z powodu mrozów. Chyba się udało, chociaż na start sezonu wrócę, panowie punktów nie zdobyli. U pań, które drugą zimę samodzielnie prowadzi Martin Bajciciak, też na razie posłucha. Usprawiedliwienie takie, że u najlepszych ekip trwa pokaz sił, tam trwają wewnętrzne kwalifikacje olimpijskie. Poza tym motywacji w ekipie nie brakuje, szczególnie kiedy kraj macie za następców Justyny Kowalczyk. To gdzieś tam buduje jakąś presję na zawodniku i potem te wymagania sobie człowiek stawia w głowie coraz większe, ale no niestety trzeba sobie z nimi jakoś radzić, nie? Jak sobie radzisz? Po prostu o nich nie myśleć. Proste, prawda? Ale może faktycznie lepiej skupić się na robocie, a tej do wykonania mnóstwo. Panie chcą dowieść, że medale w juniorach da się przełożyć na świat dorosłych. Panowie zaś walczą o wystawienie w Pekinie sztafety. Na razie kwota startowa na kraj wynosi 3, a do tego brydża, jak wiadomo, trzeba jeszcze jednego. Tylko że 3 to i tak sporo, bo u kombinatorów mamy solistę. Szczepan Kupczak już na wstępie zdobył punkty Pucharu Świata. Dorobek to skromny, ale cieszy, szczególnie gdy i tak mały sztab grupy nagle pomniejszył się przez koronawirusa. Panowie, wydawca Michał Regulski namawia mnie, abym was jeszcze o coś zagadnął, ale chyba nie mamy serca was dłużej trzymać na tym mrozie. Robicie świetną robotę, naprawdę dziękujemy wam. Nie, no w zasadzie kończymy. Wiśle ma być cieplej. Wiśle będzie cieplej, właśnie. Także niech to was pociesza. Super, Staszku, trzymamy za słowo. Idźcie na herbatę, na nasz koszt, tylko weźcie fakturę. Filip Krzyżanowski, Michał Chmielewski, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. A czekaj. No, przepraszam. Halo. No? Jeszcze, jesteście? Tak. Bo jeszcze mam taki materiał, co tutaj robili nasi skoczkowie, bo sobie gotowali w weekend. Dawid Kubacki robił za Dawida Makłowicza. To dobranoc, lecimy tym materiałem. Kończymy w zasadzie. Ja trochę wybredny jestem, no i to, co tutaj nam zaoferowali, to wyszło mi, że na obiad zjadłem 2 kromki z masłem, a na kolację kromkę z masłem i trochę serka wiejskiego. No i stwierdziłem, że nie, że sobie pójdę coś ugotować, bo szkoda, że tak powiem, się denerwować. No i co, no rano do sklepu i aż padł pomysł na chili con carne, po prostu. Delicious. Mi smakowało, jak my byli w Ruskach my byli teraz tu, no to można powiedzieć, że dzisiaj zjadłem takie coś, co miało smak jakiś takie. Trochę taką metaforą jeszcze kulinarną iść, jak zobaczyłem te ciastka ułożone w kółko olimpijskie, że to też taka wymowna rzecz, tak, że nie dziś smaczek ma być, tylko na tych 5 kółkach. No, każdy wiadomo może, a czy akurat zostało 5 ciastek, no nie w pudełku, także tak się złożyło, ale każdy niech zinterpretuje jak chce.
Panowie, teraz to, na co czekaliśmy z zapartym tchem, czyli rozstrzygnięcie naszego mini plebiscytu na pechowca weekendu. I oto wyniki. Ryoyu Kobayashi 21% państwa głosów, Granerud 41% i Kamil Stoch 38%. Granerud jednak największym pechowcem weekendu. Obrońca tej kryształowej kuli z poprzedniego sezonu, ten, któremu tak świetnie szło podczas pierwszego weekendu, chociaż też z przebojami. Zaskoczył was ten wybór? No chociaż tutaj rywalizacja wyjątkowo zacięta, trzeba przyznać. No to właściwie każdy wybór by się dało jakoś sensownie uzasadnić. Natomiast Granerud to jest sytuacja niezwykła. On tydzień temu w niedzielę przecież wygrał konkurs. Przyjechał, dwukrotnie odpadł w kwalifikacjach. No to patrząc na długą już historię Pucharu Świata, no to coś takiego, że ktoś wygrywa konkurs, odpada w kwalifikacjach, no to się zdarzyło w przypadku powiedzmy Roka Urbanca, człowieka, który miał wielkie szczęście do wiatru niegdyś w Zakopanem i szczęśliwie wygrał zawody. No a tu mamy przypadek Graneruda, który okazuje się skoczkiem bardzo czułym, jeśli chodzi o zmiany skoczki. I spadł na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Karl Geiger prowadzi. To też jest ciekawy wątek a propos Graneruda. Jak sobie radzić, jak się zbierać z tym wszystkim? I to już na początku sezonu przechodzić przez tak trudną ścieżkę. No tak, ale zauważmy, że dużo nie stracił. Jest cały czas piąty w Pucharze Świata, chociaż dwukrotnie wrócenie startował, bo odpadał w kwalifikacjach. Na pewno największym wygranym weekendu Andrzej Laniszek, wczoraj drugi, dzisiaj pierwszy. No, skorzystał trochę na nieobecności Ryoyu Kobayashiego, bo gdyby dzisiaj startował Japończyk, to różnie mogło być, prawda? Ale cieszymy się, bo Andrzej Laniszek już tyle razy był drugi, że no, można powiedzieć, należała mu się wreszcie ta wygrana, bo rzeczywiście na początku sezonu skacze bardzo dobrze, jest bardzo stabilny. Tak, wydarł to, wywalczył. Widzieliśmy przed chwilą klasyfikację Pucharu Narodów. Polska tam za Szwajcarią na siódmym miejscu. Tak, dawno nie byliśmy tak nisko. Taka to bolesna statystyka. Oj, bardzo bolesna, no, tym bardziej, że niebawem drużynówka w Wiśle. My tam zwykle walczyliśmy o podium, o zwycięstwo, a tymczasem się okazuje, że naprawdę Szwajcarzy właściwie seria w serię są od nas lepsi w tym momencie. Szwajcarzy, którzy w ostatnich latach nie zaliczali się do tego ścisłego top 6. Ale to pytanie takie nasze mantryczne, kto czwartym do drużyny, jakby teraz się zaciera, no bo tutaj trzeba się zbierać generalnie, jako gremium, jako drużyna cała. Tak, tak. To w tych czterech konkursach indywidualnych, które się odbyły, za każdym razem punktowała dwójka biało-czerwonych, ale oni tam między sobą się zmieniali. Także nie ma w tej chwili takiej wykrystalizowanej czołowej czwórki. No myślę, że Kamil Stoch jest w tej chwili w najlepszej formie, więc jakby jego pozycja jest tutaj niezagrożona. A o tym, kto w tej drużynie wystąpi, być może dopiero przesądzą piątkowe kwalifikacje w Wiśle. Zgadzam się, aczkolwiek myślę, że Piotr Żyła jako ten drugi. No on jednak na cztery konkursy trzykrotnie w trzydziestce był. Do tego on w Wiśle, ja zawsze wychodzę z założenia, że obudzony w nocy, zawieziony na skocznie, te 120 metrów uzyska. Tak, no mnie tylko martwi, bo przecież o kolejności startu w Wiśle w konkursie drużynowym będzie decydować aktualna klasyfikacja Pucharu Narodów, czyli będziemy mieli niski numer startowy. Czyli nie będzie tej bezpośredniej rywalizacji, przynajmniej prawda, w tych pierwszych siedmiu skokach, dopiero w ósmym być może będzie sytuacja zmieniona, ale odległość, jeśli chodzi o skoki między reprezentantami Polski a tą czołówką, no jednak się tutaj znacznie wydłuży. Zbieramy się. Trzeba się zbierać także do zimowego parku, czyli co słychać u przedstawicieli innych zimowych dyscyplin. Telekino Start. Drogie panie, zapraszamy na igrzyska. Polska sztafeta kobiet zajęła trzecie miejsce w finale B na 3000 metrów zawodów Pucharu Świata w holenderskim Dordrechcie. Ujmując rzecz jaśniej, nasze short trackistki wywalczyły olimpijską kwalifikację. Brawo! Suma szczęścia równa się zero, powiada klasyk. W indywidualnym finale na 1000 metrów liderka kadry Natalia Maliszewska zdyskwalifikowana za nieprzepisową jazdę. Mówi Natalia Maliszewska. Jedziemy na igrzyska i to, co się działo wcześniej, już się nie liczy. Jedziemy na igrzyska, jedziemy walczyć tam o to, co nam się należy. A ja jadę tam też po swoje marzenia, więc cały ten weekend był ciężki, ale wypracowałyśmy to, co nam się po prostu należy i ogromnie się cieszę, że razem z dziewczynami mogłyśmy się cieszyć przez łzy. Płakałyśmy, cieszyłyśmy się ogromnie. Patty nawet zgubiła soczewkę, wypadła jej z oka, tak płakała, tak się cieszyłyśmy, więc to była ogromna radość. Naprawdę dawno tak razem wspólnie nie cieszyłyśmy się z wyniku, który zrobiłyśmy i z rezultatu, który dał nam możliwość jazdy na Igrzyska Olimpijskie. Stany, fajowa jazda, śpiewało T-Love. Nie dla wszystkich. Z powodu zbyt silnego wiatru slalom gigant kobiet alpejskiego Pucharu Świata w amerykańskim Killington odwołany. Czyli Maryna Gąsienica-Daniel nie mogła się sprawdzić na tle rywalek. Co innego Kanada, co innego u panów. Zjazd w Lake Louise wygrał Austriak Matthias Mayer.
Szybko biec, celnie strzelać. Tak, to biathlon. Puchar świata w Östersund. Szwedka Hanna Eberg wygrała sprint na 7,5 km. Liderką klasyfikacji generalnej pozostała Czeszka Markéta Dawidowa, która w sobotę zwyciężyła w biegu na 15 km. W niedzielę była 15. Najlepsza z Polek Monika Chojnisz-Staręga, 49. Mam nadzieję, że to spotkanie z wieloma dyscyplinami wprowadziło nam olimpijski klimat, bo my niezmiennie odliczamy czas, odliczamy dni do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W taką podróż 70-sekundową proponuję, aby zabrał nas teraz Alexander Roy. O udział w Igrzyskach w Pekinie walczą nie tylko zawodnicy, ale też wolontariusze. Do pomocy zgłosiło się ponad 1 000 000 osób. Wybrano 20 tysięcy chętnych, którzy przeszli specjalne testy ze znajomości historii igrzysk czy fizyczne, jak choćby 15-kilometrowy bieg przełajowy. Oprócz tego muszą być odporni na zimno, a te okazuje się problemem. Chodzi o system naśnieżania w resorcie Genting Snow Park, gdzie odbędą się m.in. zawody snowboardowe. Temperatury oscylują tam w okolicach minus 40 stopni Celsjusza. To utrudnia funkcjonowanie nie tylko maszyn, ale i ludzi pracującym przy tym procesie. Ogrom sztucznego śniegu w teorii oznacza spore wykorzystanie wody. W praktyce pochłonie niespełna 2% jej wykorzystania w Yangqing. Wszystkie elementy są gotowe, aby Chiny mogły zapewnić udane zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022, które na zawsze zmienią krajobraz sportów zimowych. Skoro tak, to można testować. Na przykład Wuxong Sports Center. To arena, gdzie podczas letnich igrzysk Kobe Bryant zdobywał złoto w koszykówce. Tym razem zagrają tam gwiazdy NHL. Na tym obiekcie testowano nie tylko kibiców, ale i zawodników. Wszystko w porządku, więc można grać. To przyszłości, teraz powrót do przeszłości, bo archiwum Telewizji Polskiej, jak wiemy, wszemwobec szerokie. Dzisiaj mamy do zaproponowania kolejny odcinek cyklu Retro Skoki. Mateuszu, co dzisiaj dla Państwa przygotowałeś? Co wybrałeś? Przeglądając te wszystkie taśmy, te półki, te kilometry półek. Tydzień temu mówiłeś o złotych poduszkach, na których leżą te taśmy. I rzeczywiście to jest taśma wzięta z takiej pięknej złotej poduszki. Styczeń 2017, tuż po turnieju czterech skoczni, Puchar Świata Wita do Wisły. Tam znakomita forma Kamila Stocha. Kamil Stoch. W powietrzu, wysoko. Czy osiągnie 130 metrów, musi skoczyć za tę zieloną linię, jest pięknie. A więc znowu kapitalny skok Kamila Stocha. Tandem ma 10,3 punktu straty do prowadzącego, ależ skoczył fenomenalnie. Chyba rozmiar skoczni przekroczony. Tak, 134,5 metra. No i teraz, czy ta przewaga z pierwszej serii wystarczy? On jest w wielkiej formie, wielkiej dyspozycji. I teraz leć sobie, Kamilu, spokojnie, swobodnie, po kolejną wygraną Wiśle, ku radości Polaków, ku swojemu szczęściu. I tak jest, tak jest. 19 i 4 po 18,5 to chyba powinno wystarczyć do tego, aby Kamil odniósł kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Jest! Jest! Brawo! Brawo! To był Kamil Stoch, prowadzony przez Stefana Horngachera, ale każdy z Państwa może zostać takim menadżerem skoków. Stefan Horngacher, bestia z Hinterzarten, taki ma pseudonim na Twitterze. Ja. Natomiast my zapraszamy do zakładania drużyn. Menadżer skoków TVP.pl. To najczęściej kupowani zawodnicy w tym sezonie Kilian Payer, no bo on tam tylko 1,5 kosztuje w walucie menadżerowej. Team Zagłębie S, być może Zagłębie Sosnowiec, to są liderzy gry po czterech konkursach. No i zbliża się Wisła, a tam klasyfikacja specjalna. Zapraszamy. Tak, i konkursy w Wiśle na antenach Telewizji Polskiej. I czy to będzie ten moment, drogi Staszku, co czujesz, co ci podpowiada nos twój i doświadczenie? Czy to będzie ten moment przełomowy, czy to ten będzie moment... Liczę tutaj na przełamanie naszych zawodników na tym dobrze sobie znanym obiekcie, że tam Polacy się odbudują. No dzisiaj już znacznie lepiej skakał Jakub Wolny. Taki pierwszy promyczek. Piotr Żyła może ustabilizuje tą swoją formę i te swoje emocje, które w nim jak widać buzują, i poprawi lądowanie, nie będzie źle. Kamil Stoch, jestem o niego spokojny. No i może dołączy ktoś z tej grupy krajowej, Macieja Maciusiaka, i też pokaże się z dobrej strony i zdobędzie punkty. No przede wszystkim liczę na to, że w 30, czyli w drugiej serii konkursu indywidualnego, będzie więcej niż dwóch Polaków. No a w ogóle, że przez kwalifikacje przejdzie co najmniej 10.
No i naszych skoczków niosła będzie polska publiczność, o czym trener Maciusiak wspominał. Szanowni Państwo, Sportowy Wieczór, trzecia seria, to taka młodsza kuzynka Sportowego Wieczoru. Dzisiaj Sportowy Wieczór około 22, a w programie między innymi nie zabraknie oczywiście omówienia konkursu Wrócę. Poza tym wiele o futbolu, wydarzenia w PKO Ekstraklasie, derby Poznania oraz mecz Legii z Jagiellonią, plus koszykówka, czyli kolejne spotkanie Polaków w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Po porażce z Izraelem zespół Igora Milicicia zmierzy się w Lublinie z Niemcami. Na program zaprasza Sylwia Dekier. I ta koszykówka, ten mecz z Niemcami już za chwilę po naszym programie. Stanisław Snopek, Mateusz Leleń, dziękuję bardzo panowie. Za tydzień dodajmy konkursy z Wisły na antenach Telewizji Polskiej. Tak, już w czwartku pierwsze meldunki, kwalifikacje, konkursy, treningi. Wszystko będzie można zobaczyć na antenach Telewizji Polskiej. Zapraszam. Teraz ten program możemy kończyć spełnieni. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w Wiśle.